O potrzebie remontu bulwarów nad Parsentą mówi się od wielu lat. Teraz już wiemy, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przetarg na pierwszy etap tego zadania zostanie ogłoszony do końca roku. Mamy dokumentację projektową na pierwszy, oczywiście, proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam, na pierwszy etap. Bo bulwary nad Parsentą podzieliliśmy sobie na trzy etapy. Pierwszy etap to jest od ulicy Kamiennej do ulicy Łopuskiego, czyli ulica Rzeczna i ulica Szpitalna. Drugi etap między kolejnymi mostami, czyli między Solną a Łopuskiego. I trzeci to bulwar Zacisze. I dlaczego etapujemy? Bo jest to bardzo kosztochłonna inwestycja i po kolei, etap po etapie będziemy ją realizowali. Miasto ma już przygotowaną dokumentację projektową na pierwszy etap i jest gotowe do rozpoczęcia inwestycji. Pieniądze mamy już zagwarantowane, bo są to pieniądze z naszego ZIT-u, czyli te Koszalińsko-Kołobrzysko-Białogardzki obszar. I z tych środków będziemy realizowali inwestycje, więc no, mam nadzieję, że kolejny 2025 rok to będzie już rok, kiedy po prostu będą trwały tam intensywne prace. Ale ponieważ jest to trudny teren, prace będą trwały dłuższy czas. Są brzegi Parsenty. Pewnie będą też utrudnienia w ruchu, bo będzie to i ulica Rzeczna, i ulica Szpitalna, ale o wszystkim będziemy na bieżąco informowali Państwa. Jedno jest pewne. Ten projekt będzie zrealizowany w przyszłym roku, 2025 roku. W tym roku mamy taki plan, żeby przygotować całą procedurę przetargową.